Dzisiaj mieliśmy okazję przedstawić Państwu wyzwania, z jakimi mierzy się rolnictwo. Nasz szef Jerk Rebajn mówił o rosnącej populacji ludzi na świecie, związanym z tym wyzwaniem, które wiąże się z potrzebą większej produkcji żywności. To, jak my tłumaczymy to na praktykę, bo jest to takie wyzwanie, powiedziałbym, globalne, tak? Ale zgodnie z myślą, myśl globalnie, działaj lokalnie, przeszliśmy do tematów, które nas dotykają tutaj w kraju i mówiliśmy o nowościach, które wprowadzamy na polski rynek, a tych nowości w tym roku mamy sporo. Najważniejsze z nich to Huzar Active Plus, czyli herbicyd do zwalczania chwastów w zbożach. Przede wszystkim charakteryzuje się i odróżnia od innych herbicydów na rynku tym, że jest łatwy w stosowaniu, wygodny w stosowaniu. Jest to jeden produkt odznaczający się jedną dawką do zastosowania na danym polu, a zwalczającym właśnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne za jednym przejazdem. Mówiliśmy o preparacie Bandur, herbicydzie do zwalczania chwastów w ziemniakach, w uprawach warzyw i kilku innych uprawach małoobszarowych. Ważną nowością jest również nowa zaprawa do ochrony ziemniaków, zaprawa fungicydowa Emesto Silver. Herbicyd Bandur, w zależności od zastosowania, od gatunku, od uprawy, możemy aplikować w stosowaniu typowo doglebowym, na przykład jak w ziemniaku. Zalecamy dawkę 2,5 do 3 litra przed schodami ziemniaka, w zależności od technologii, czy bezpośrednio, że tak powiem, posadzenie obredlamy, czy obredlamy później przed schodami. Także tutaj jak najbardziej, czy w tej technologii Bandur, jak najbardziej zalecamy. W innych gatunkach, tutaj mówię głównie o warzywach, cebula, marchew, pasternak, tutaj mamy również jakby do dyspozycji stosowanie w dawce jednorazowej, ale my polecamy, jest to również zgodne z etykietą, te dawki dzielone, czyli 1,5 litra po wschodach i potem litr po fazie BBCH12. Kolejną nowością jest to zaprawa Emesto Silver. Zaprawa dwuskładnikowa, penflufen oraz protykonazol, dwie substancje o działaniu systemicznym. Protykonazol znany już z poprzedniej zaprawy Monceren Pro. Penflufen nowa substancja, jeżeli chodzi o zaprawy, to jest substancja z grupy SDHI. Jeżeli chodzi o stosowanie Mesto Silver, jest to dawka 20 ml na 100 kg sadzeniaka w 1 do 1,5 litra wody. W trakcie sadzenia, czyli na zaprawiarkach montowanych na sadzarce, lub również na innego typu zaprawiarkach montowanych na stołach rolkowych, czyli typowo przed sadzeniem. Od nowego sezonu Bayer wprowadza nowy produkt przeznaczony dla ogrodnictwa. Mowa mianowicie o Sivanto Prime. Sivanto Prime jest produktem, który ma nową substancję aktywną, flupyradifuron, które właściwie wykazuje się tym, że jest substancją o działaniu układowym, translaminarnym i powierzchniowym, jeśli chodzi o roślinę. Jest to środek, który działa na szkodniki o aparacie kłująco-sączym. Jest produktem szybko działającym, a jednocześnie selektywnym względem wielu organizmów pożytecznych. Wisienką na torcie było dzisiaj przedstawienie najnowszej technologii ochrony buraka cukrowego, technologii Conviso. I tutaj bardzo się cieszyłam, dlatego że mogliśmy tą technologię przedstawić wspólnie z przedstawicielem firmy KWS, panem Łukaszem Wawrzyniakiem. A to jest bardzo istotne, dlatego że ta technologia składa się nierozerwalnie z dwóch komponentów, czyli nasion buraka odpornych na herbicyd oraz herbicydu Conviso One. System składa się z dwóch części, z herbicydu Conviso One, zawierającego dwie substancje zupełnie nietypowe dla odtwarzania buraków cukrowych i specjalnych odmian Smart, które są odporne na ten herbicyd. W związku z czym mamy coś w rodzaju nowej rewolucji, zupełnie odmiennego systemu odchwaszczania buraków, który może być
alternatywą dla plantatorów w stosunku do tradycyjnych, bardzo skomplikowanych, wielozabiegowych i wieloskładnikowych programów odtwarzania buraków. Dzisiaj dużo o nowościach, ale też o wyzwaniach, które tutaj jakby stają przed nami jako firmą, ale też przed rolnikami, mogłabym powiedzieć globalnie.